Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV i chciałem z Wami dzisiaj porozmawiać o kluczach, o stroikach do gitary. Wielu z nas, kupując instrument, liczy na to, że ten instrument będzie stroił. Jest oczywiście wiele zmiennych w gitarze, jak most, jak siodełko, jak wyregulowanie tego instrumentu, po klucze, które tak naprawdę są głównym tym składnikiem i czynnikiem odpowiadającym za strój. Poniekąd tak jest, możemy się z tym kłócić bądź nie, ale trzeba pamiętać o tym, że jednak tym kluczem kręcimy, nawijamy tą strunę i nią podciągamy do tej odpowiedniej wysokości, żeby nam ta struna stroiła. Co więcej, ta struna powinna nam cały czas stroić w jakiś tam sposób, czyli ten klucz musi tą strunę przytrzymywać, jeżeli już jest przeciągnięta, w odpowiedniej kondycji, w odpowiednim naprężeniu, by tak było. Pomijam właśnie ten fakt tych wszystkich zmiennych, ale skupię się na kluczach. Rozróżniamy bardzo dużo różnych rodzajów kluczy do gitary. Ja skupię się na gitarze elektrycznej i na tak zwanych kluczach olejowych. Przeważnie główka ma otwór na klucz średnicy 1 cm. To jest taki standard. Oczywiście jest on też zmienny, bo mamy też klucze, których nie zakręca się tulejką z zewnątrz, ale zakręca tylko od tyłu, czasami jedną śrubą łapie się dwa klucze, czasami w ogóle te klucze nie mają miejsca na śrubkę, tylko mają takie wypusty do otworów nawierconych takich małych z tyłu główki. Pomijam ten fakt. Chcę się skupić na tym, co jest fajną alternatywą, jeżeli chodzi o zwykłe klucze. Jeżeli kupujemy tanią gitarę, która ma te klucze naprawdę nie za fajnej jakości, możemy spróbować dopieścić ją, a właściwie doinwestować o klucze nie wyjątkowo drogie, ale bardzo skuteczne. Jeżeli mamy gitarę, która nie posiada mostka typu Floyd Rose, jeżeli mamy zwykłe siodełeczko, na którym opierają się struny, to możemy zainwestować w klucze, które są blokowane. Oczywiście mówię tutaj o budżetowych rozwiązaniach, ponieważ mamy też klucze, które kosztują kilkaset złotych, nawet 400, 500 są klucze, które kosztują i 600, w zależności od tego, co potrzebujemy. Ale tutaj mówię o budżetowych kluczach, które spełniają swoją rolę świetnie. Ten klucz, który tutaj posiadam w ręku, akurat w kolorze złotym, to klucz, który blokuje się w taki sposób. Kiedy montujemy go do gitary, czyli przykręcimy go tą śrubeczką, nakręcimy tą nakrętkę z przodu. Tutaj mamy z tyłu takie pokrętełko. To pokrętełko luzujemy delikatnie do momentu, aż zobaczymy, że struna przechodzi nam przez tutaj to oczko. Wtedy dociskamy i już struna siedzi. Jest taka zasada. Im więcej zwojów na tym kluczu, to już jest dawno udowodnione, tym prawdopodobieństwo, że ona będzie się rozstrajać, jest większe. Montując blokowany klucz, możemy prawie wcale nie mieć nawiniętej tej struny, ponieważ wystarczy, że przeciągniemy ją, dociśniemy i tam czasami będzie pół obrotu, czasami cały obrót, czasami max dwa obroty, więc ta struna nie będzie po podciągnięciu na przykład i opuszczeniu, nie będzie się luzować na tym kołeczku, bo nie ma jak. Jest jej po prostu zdecydowanie mniej. Te klucze mamy w różnych kolorach. Rzućcie sobie okiem, bo naprawdę to jest fajne rozwiązanie. Jeżeli mamy, tak jak mówię, stały most albo jednostronny i nie mamy tam blokady typu Floyd Rose, to takie rozwiązanie załatwia sprawę. Co więcej, nie wiem, czy zauważyliście, w testach naszych pojawia się coraz więcej gitar takich drogich, które mają blokadę typu Floyd Rose, a dodatkowo klucze blokowane. Dlaczego? Dlatego, nie dlatego, że będzie jeszcze lepiej stroić, no bo to już wtedy nie ma znaczenia, ale przede wszystkim wymiana struny trwa tylko chwilę. Przeciąga się ją przez oczko, cyk, dokręca, dziękuję, pozamiatane. Wszystko załatwione. Tutaj te klucze mają bardzo dobre przełożenie, 18 do 1, więc są naprawdę w porządku. Są też klucze z przełożeniem 15 do 1. Tak jak wspomniałem, klucze mamy w różnych kolorach. Możecie sobie zmontować zestawy do siódemek, do szóstek, 3x3, 2x3, 2x4, 1x5, jeżeli macie tylko taką chęć.
Link do produktu jest pod spodem, ale zajrzyjcie ogólnie do naszej oferty w USC, bo mamy tam zamienniki dobrych kluczy, mamy zamienniki świetnych mostków, mamy zamienniki do wszelkiego rodzaju takiej drobnicy, śrubeczki, nie śrubeczki, wszystko co jest potrzebne przy wymianie po prostu w gitarze. A tak jak wspomniałem, blokowany klucz załatwia nam sprawę nie tylko pod względem tego, że szybko nawiniemy strunę, ale przede wszystkim poprawia ten strój ze względu właśnie na fakt, że tej struny mało zostaje na kołku. Polecam, mamy tam pewne wymiary, mamy wszelką specyfikację do tych kluczy, więc jeżeli czegoś szukacie, mamy je lewe, mamy prawe, do główek odwróconych, do główek standardowych. Nic, tylko zainteresować się tematem. Pozdrawiam Was serdecznie, a niebawem więcej hardware'owych ciekawostek u nas w Guitar Center. Cześć!